Sezon motocyklowy w pełni. Cieplejsze dni powodują, że na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów. Nie zawsze jednak pasja idzie w parze z bezpieczeństwem. Patrzenie w lusterko powinno wejść kierowcom w krew. W weekend w Tychach motocyklista stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w barierę. 43-letniego mężczyznę nie udało się uratować. Fatima Orlińska. Niestety, jak mówią mundurowi, wysoka temperatura na zewnątrz i prawdziwie wiosenna aura zbierają swoje żniwa wśród motocyklistów. W tym roku doszło w naszym regionie do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów, a ten najtragiczniejszy w skutkach miał miejsce w pierwszy weekend kwietnia. Według wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący motocyklem marki Honda nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i po utracie panowania nad kierowanym pojazdem uderzył w bariery energochłonne. Niestety pomimo pomocy udzielonej przez świadków zdarzenia, a następnie przez ratowników medycznych, życia 43-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Jak przyznaje policja, w większości przypadków to właśnie nadmierna prędkość kierowców jednośladów jest powodem wypadków. Sami motocykliści mówią jednak, że to, co dzieje się na drogach, wynika często z faktu, że kierowcy w samochodach nie zwracają uwagi na ich obecność. Zajeżdżają drogę, nie patrzą w lusterka i nagle zmieniają pas, ale przyczyn jest więcej. Przede wszystkim stan dróg. Niestety są dziury, jest dużo piasku, nierówności, no to nam nie, po prostu nie sprzyja, tak? No i kierowcy nie patrzą na nas, nie zwracają na nas uwagi, w korkach specjalnie nam zajeżdżają, więc to nam troszeczkę utrudnia. Biorąc pod uwagę taką piękną pogodę, jak jest teraz, my w takich strojach, no wiadomo, musimy przede wszystkim dbać o swoje zdrowie i ochronę. No i niestety, pogoda jest jaka jest, jest gorąco. My musimy się przeciskać między autami tylko i wyłącznie po to, żeby mieć ten pęd powietrza na swoim ubraniu, żeby nam było chłodniej, bo jest naprawdę okrutnie gorąco w tych strojach. Tegoroczny sezon motocyklowy to jedna ofiara śmiertelna. Jak jednak wynika z policyjnych statystyk, analogicznie do zeszłego roku zdarzeń z udziałem jednośladów odnotowano mniej. Początek kwietnia, my już jesteśmy, patrząc na aurę, w środku lata, więc 80 zdarzeń. No niestety tych zdarzeń, które prawdopodobnie powstały na skutek właśnie tej dobrej pogody, w tym ponad 20 wypadków, czyli ponad 20 osób rannych. No i niestety jedna ofiara śmiertelna to motocyklista, który zginął na terenie Tychów. Jednoślad to jedna lampa z przodu, to trudniejszy sposób zauważenia przez innego kierującego, a więc prędkość, brawura, przeliczenie swoich umiejętności, a czasem brak wyobraźni to główne przyczyny zdarzeń z motocyklistami. Dlatego policja apeluje o wzajemny szacunek na drodze, gdzie miejsce jest dla każdego.